Take your time, keep watching where you step. Car pray them won't take everything you get. Them no like you, them hate them more than love for broke your neck. Just because you're making money, them no want for show respect. No, we not care about them, no. And we not watch them, no. Them never wanna like we car. Siema, jestem Piotr 375, a to jest Need for Speed World. Pomyślałem sobie, że nagram z jeden, może dwa odcinki, bo już dawno go nie było. No może niedawno, prawie tydzień temu. No a poza tym lubię się czasem pościgać. I oczywiście, jak zwykle, zaczynamy grę Need for Speed razem z drużynową ucieczką od policji. I chyba tym też będę kończyć. Okej, tamci mają lepsze samochody ode mnie, no może trochę. A mimo to jestem pierwszy. No może dlatego, no przypadkowo, no wiadomo, że raz mi się zdarzy, że jestem pierwszy, nagle ktoś mnie wyprzedza i go nie widzę już na mapce. To czasem się zdarza. O, fuck. Sorry, ale... No tak, zajebiście. Kamerkę postawiłem pierdzieloną tam, gdzie jest... gdzie jest mapka. Tak, kompletnie o tym zapomniałem. Będę musiał to później zmienić. Marian! No. Nie no, tak się przyjął tą kamerką, że... się cały czas patrzę na tą mapkę, tam gdzie powinna być kamerka. Chociaż w sumie... ileś kilometrów na godzinę pewnie... Nie wiem, czy widzicie. Może jedynie setki, dziesiątki, ale jedności to nie. No to po prostu wezmę na tą mapką kamerkę. Myślę, że tak będzie lepiej. O ty chamie! A cię zaraz pierdzielne. Dobra, jadę za nim. Ale ten czwarty, o kurde, jak jest daleko. 100 lat za murzynami. Kurde, już myślałem, że to tamten. Ty, ale gdzie on jest, ten Delphi? Dobra, za dużo się nim przejmuje. Marian, nie gadaj, tylko jedź, tak? No, to pewnie ci, co mają takie przyspieszenie. Nie wiem, że mają dużo lepsze... No może dużo lepsze, to nie. Jaki kurde tutor przeszkód. No ta, jestem chyba... Chyba jestem ślepy. Może nie te okulary? A myślałem, że mi te przy tym... przy tej... jakby to powiedzieć... przy tej barykadzie od policjantów, to myślałem, że będę mieć trochę gorzej. O kurde, są kilometry przede mną, a ten ostatni jest 2 kilometry za mną. Spieprzyłem, tak? No. Nie pojadę przez ten skrót. Ale jakiego speeda. Marian! Nie, nie. No ta, jaja se robisz? No ta, zdzielstwo, on będzie za mną teraz. Ale właśnie to jest dla mnie zdzielstwo trochę.
No. Właśnie nienawidzę, jak ludzie tak robią. Okej, dobra. Bo to jest dla mnie chamstwo, że koleś jest w pizdu daleko i specjalnie chce być złapany, żeby mieć lepszy wynik. No, spieprzaj, panie, stąd. Jest zaraz pierdzielny tym samochodem. Okej, drugi jestem. Na chwilę. Dobra, muszę. Poczekajcie chwilę. Dobra, kamerki podczas nagrywania nie będę zmieniać. Nie będę zmieniać położenia. Ale wyłączyłem Steam, bo czas. Mówiłem. Już nie pamiętam w czym, chyba w Infestation, że czasem się tak coś pierdzieli, że jak. Na Steamie dostanę wiadomość, nieważne czy ktoś gra teraz, czy ktoś jest online, czy ktoś pisze do mnie wiadomość, to na chwilę wyłącza się dźwięk z gry, którą gram. Oho, no to trochę zarobiłem, nie ma co. A właśnie, bodajże 650 tysięcy mi potrzeba. Albo 550. Wezmę, sprawdzę tak z ciekawości. Jeszcze chwila. Kurde, to nie, nie. To klasa D. To co ja mam, tylko że mój jest porządnie ulepszony. Bo był w klasie E. I moim zdaniem tak co klasy będę dokupywać. Param pam pam, to ten chyba. No. Tego mam zamiar kupić. 550 tysięcy, czyli jeszcze trochę. Okej, losowy wyścig. Po co te klasy robią D? Skoro i tak z lepszymi można się ścigać. Kurde, jak jest dobry kierowca, no to zbytnio nie patrzy na prowadzenie, dlatego wybrałem taki samochód, co ma porządne prowadzenie i za to mogę zapierdzielać się na maksa. Tylko że nie wiedziałem, że tak długo będę mieć samochód. Myślałem, że przy 15 poziomie to już zmienię go. Znaczy, że przy 13 już będę zmieniał, a przy 15 to już będę mieć ulepszonego nawet. Że zaoszczędzę tyle kasy. Ale dobra, najwyżej się zobaczy. No właśnie, te miejsca spotkań. Co jest wyświetlone na dole, po prawej stronie, to jest takie sobie. Po prostu spotykasz się z jakimś kolegą i sobie jeździcie na otwartej, małej, otwartej przestrzeni. Małej w sensie dla samochodu, bo ogólnie no to jak pół boiska. A z takim samochodem, co ja mam, no to nie będę mógł zbytnio wyścigów robić na krótki dystans. Czy ten na kilometr bodajże, albo na milę? Okej, co mi się tak długo ładuje? Marian, dajesz? No. Aha. Zajebiście. O, a
Outlaws, a ja przydam Outlast. Moim zdaniem to jest nie fair, bo on ma... przerąbane. Zobaczcie, jaka jest różnica. Niech będzie ja jako. Miałem wszystko większe, jedynie on ma przyspieszenie troszeczkę większe. Dlatego tym razem on ma za niski poziom dla mnie. No i dla nich też. A ten to jeszcze wyższy. Powinna być mniejsza różnica. Przecież ma dziadowe prowadzenie. Prędkość maksymalna. Ja mam słabą prędkość maksymalną. Ogólnie te, tak patrząc na samochody. A on ma jeszcze gorszą. Jedynie przyspieszenie ma porządne. Ale i tak moim zdaniem za słabe, skoro ma taką słabe prowadzenie. Bo jak on przyspieszy porządnie, no to będzie mu się ciężko prowadziło tak naprawdę. Dobra, wtedy byłem drugi. Mam nadzieję, że się postaram na lepsze. A właśnie mam tutaj... nie mam tutaj najlepszego przyspieszenia. Nie. Dobre. Czy przypadkiem to nie ten sam wyścig, co wtedy? Ale kurde, tarany się zrobiły z tych samochodów. What the fuck? O kurde, tamten poległ. Jak cię stuknę jeszcze raz. Nie no, nie gadajcie, że znowu. Jaki oni tu burdel robią w dwójkę? To co oni tam mają? Chyba te... Oni też robili taki sam samochód jak ja, czyli taran. Tylko że ja mam 25%, oni chyba mają te... złote. Czyli nie po 5%, tylko po 10%. Bo taki mordor tu robią. Taka rzeź. Ciężko ich będzie to... No ta, no jeszcze kurde koleś się złapał. Chociaż w sumie tutaj jest o jeden więcej zakazów, znaczy nakazów. No i dla mnie to trochę fajnie tak zrobili, że teleportuje bliżej, bo jakby kogoś złapali, no to by miał przejebane. Tylko że też kiepsko, że koleś ma jeszcze lepiej niż ta osoba przed nim. Spieprzaj, panie władzo. Dlatego że... Jak ta policja potrafi wkurwić. Dlatego że on jest nietykalny przez dłuższy czas i ma tak naprawdę lepiej niż ta osoba, którą chce prześcignąć. Dobra. Trzecie miejsce na takie wyścigi to słabo. Co? What the fuck? Co się stało tej policji? Dobra, drugie miejsce. Czyli nie jest tak źle. Dobra, jest jeszcze lepiej. Dobra, jeszcze tylko muszę to przetrzymać, ale to jest jeszcze 5,5 km, więc będzie w pizdu ciężko. No. O, dobrze, że mnie lekko stuknął samochodem, bo bym się wpieprzył tego, co był przede mną. Dobra, ja tędy jadę. Mam nadzieję, że... Panie władzo, no. Jak ja się cieszę, że... Mam nadzieję, że nie wykrakałem, że nie ma kolczatki. Ta, 5 sekund później. Kurwa, moje opony.
Ale jaki podskok, kurde. No, no ta na mnie sił wzięła, a na niego to co? Jakieś dzierstwo, no. Panie, miałeś pan, kurde, kogo innego bliżej. O, chyba ktoś użył napompowania opon, bo ja ich nie mogę użyć. A nie, nie ten przycisk. No przejebane. O, teraz to ja spieprzyłem. Ale kurde, jakim cudem ten koleś zamiast na nich pojechać, to się na mnie uwziął. Nie, to tak akurat się zdziwiłem. Mam nadzieję, że oni przypadki nie robią tego cheatu, co kolega mi kiedyś powiedział, że po prostu policja nie zwraca na niego uwagi. Okej, drugie miejsce. Ale kurde, już drugi raz w tym wyścigu mam drugie miejsce na farcie. A właśnie, mowa o tym haku. Niech ktoś mówił, hacker, cheater, jeszcze tam inne. Ale nie pamiętam, jak się nazywa ten cheat. Ale to polega na tym, że po prostu jak jesteś z kimś, to policja ciebie nie wykrywa, tylko kogo innego. Jak jesteś sam, to policja wtedy cię może wykryć. Ale jak jeździsz z kimś, to po prostu policja ciebie nie bierze jako cel. Dobra, tym razem pościgam się z kimś innym. Żeby było lekkie urozmaicenie. Okej, ale musimy chwilę poczekać, bo znowu nas przydzieli do tego samego wyścigu. Chociaż to mi nawet mi się podobało. Bo trochę można było zarobić. No, dosyć wyrównany. Tylko 10 prędkości więcej. Ja mam przyspieszenia trochę więcej. O 13. No i prowadzenie 2. Więc teraz samochody mam takie same, teraz ważny jest skill. Czyli przegram. I to będzie chyba ostatni filmik. Ostatni wyścig. Dobra, po cholerę ja skręcam. Na prostej. Nie. O, dobra, to... o, kurde. Ale właśnie to jest chamskie. On może nie zauważyć samochodu, który jest tuż przede mną i pieprzy nie w niego. Tak czasem można nabierać osoby. Raz się starałem z Dawidem tak zrobić. Ale on, że ja byłem dużo szybszy, to lekko zwalniałem. Tylko że nie ma takiego szybkiego samochodu i zdążył po prostu go uniknąć. Dobra, a gdzie jest ta Femka? Okej, no to można powiedzieć, że 100 lat za murzynami. O, pierwszy raz widzę dwie drogi, które są aż taką dużą różnicą. Chociaż nie, myślałem, że będzie trochę większa różnica, ale i tak, tak. To nawet fajne. I tak naprawdę nie wiem. What? Nie, no kam. Wybrałem okrężną drogę. Czy tutaj w ogóle można jeździć? A dobra, no na map... What the fuck? Dobra, już się przestraszyłem. Że coś mi się popieprzyło. No... Marian! No, krężną drogą, no. No nie, nie, nie. O kurde, jak mi... jak przyspidził teraz. No ta, ja co chwilę okrężną drogą zapieprzam. Okej, dobra, nasza. Ale spieprzyłem to wtedy. Fuck.
Kurwa, co jest? Nie no. Ale to zjebałem, o kurde. No, zjebałem to po całości teraz. Kurde, to tak jak wtedy. Ja myślałem, że tutaj już są skróty, skręciłem, a tu jeszcze kawałek. Bo były trzy blachy. Wszystkie takie same i się okazało, że tylko ta środkowa jest. A nie, tego chyba nie nagrywałem, tylko... A tak, tylko testowałem wyścig z Dawidem. Chciałem zobaczyć, czy będzie się aż tak strasznie różnił samochody. Ale to było niezłe. Dobra, to jedna skróty. Jep, prześcignął mnie. Czekajcie chwilę. No, 20,5 minuty. Kurde, pierwszy... No. Już kiedyś myślałem, że spierdzieliłem to. Ale dzisiaj jeszcze bardziej. A właśnie. Kiedy ja... A właśnie, mi się wydaje, że podczas... Jak się nie naprawi samochodu, to samochód jeździ trochę gorzej. Załóżmy, jest 10% wytrzymało 90%. To 10% wszystkich tych umiejętności się obniża. Czyli prowadzenie, przyspieszenie i... Prędkość maksymalna. No, prędkość maksymalna, przyspieszenie oraz prowadzenie. No, kasy... Kurde, mogłem nawet nie naprawiać samochodu. A nie, bo by było gorzej jeszcze. No to jeszcze potrzeba mi 30 tysięcy, żeby mieć nowy samochód. Więc życzcie mi szczęścia. A więc to na tyle. Komentujcie, lajkujcie, oceniajcie albo cały sygnet. Nara.